Jesteśmy na kolejnym targowisku. Węgiel jest oczywiście na samochodach. Proszę Państwa, żeby znaleźć polski węgiel, z prostej przyczyny. Każdy by chętnie sprzedał i każdy kupił, ale niestety nasz węgiel w granicach 1000, a dobry nawet powyżej 1000 zł kosztuje. W związku z tym znakomita większość tego węgla jest dzisiaj pochodzi tak naprawdę z Federacji Rosyjskiej, no ale wszyscy mówimy, że to z Kazachstanu, bo oczywiście no, władza powiedzmy bardziej to kamufluje i wreszcie przypalta do muru, że Polska kraj stojący na węglu, a dzisiaj musimy i nasi sprzedawcy sprzedawać gdzieś obcy zagraniczny węgiel, a my jako konsumenci, jako obywatele musimy ten węgiel kupić. Nasze kopalnie są albo zalane, tak jak kopalnia antrycytu w dawnym Wałbrzyskim, albo głupio, źle zarządzane, a wręcz powiem bardzo brzydko rozkradane. Następna rzecz to co sprzedający mówią, i dziękujmy jeszcze Bogu, że są ludzie, którzy w tak zwanym detalu płacą podatki, są między innymi nękani przez urzędy skarbowe, że tutaj chcą sprzedać ludziom, chcą ten węgiel także bezpośrednio, czy na targowisku, czy dowieść, ale mówią o procedurach, o głupich procedurach, między innymi tą procedurą, która weszła od nowego roku, o czym nie ukrywam, że nawet sam nie wiedziałem, że sprzedając do klienta indywidualnego muszę wypełnić oświadczenie, w jakim celu kupuję ten węgiel. No mam nadzieję, że władza nie myśli, że z węgla robi się bomby, no nie? Bo no to ja rozumiem, że saletry, wiem już, rozumiemy o co chodzi, no ale chyba węgiel nie służy do czegoś innego, po prostu służy do spalania, więc to są absurdy, ale to nie chodzi tylko o ten absurd, o całą tą procedurę. Proszę Państwa, zresztą przy okazji węgla trzeba powiedzieć, że w Polsce jest najwyższa stawka VAT w krajach europejskich, a także nie tylko europejskich, ale też które należą do Unii Europejskiej, ale także spoza Unii Europejskiej, najwyższa podatka VAT-owska na węgiel. Stąd autentycznie, proszę Państwa, w kraju, co jest wstydem dla obecnie rządzących, tutaj dla ministra przecież Krzysztofa Tchórzewskiego, który niby jest ministrem energii i za to powinien ponosić osobistą przecież odpowiedzialność, że mamy dzisiaj tak gospodarkę przygotowaną, kraj, który leży na węglu, który ma niezwykłe takie zasoby, jest jakaś demagogia o szkodliwości węgla i następnie dzisiaj my jako obywatele musimy tyle płacić za węgiel nasz, rodzimy, de facto nie możemy kupić. No i w takim razie co nam wypada? Wypada kupić ten węgiel z Federacji Rosyjskiej, niby jeszcze kazachski. Nie ma rady, trzeba się grzać.